Witajcie. Wykonamy sobie dzisiaj w programie Paint obrazek wiosenny. Otwórzcie sobie program i zaczynamy. Klikamy sobie na ikonkę z literką A i nadajemy tytuł obrazkowi, piszemy wiosna. Napis jest czarny, więc go zaznaczmy i wybierzmy kolor zielony, aby kojarzyło nam się to z wiosną. Teraz całą kartkę wypełnimy sobie kolorem niebieskim, klikamy na wypełnienie całości i to będzie nasze niebo. A teraz klikamy sobie na czerwony kolor, z pędzli wybieramy któryś z pędzli, ja sobie wybiorę kredkę woskową, będę miała taką fakturkę, jakbym malowała kredką woskową po kartce i wykonuję sobie cały dół strony zamalowuję na zielono. To będzie moja trawa. Obrazek już jest tutaj wypełniony w miejscu trawy. I teraz będę robiła kwiatki. Teraz w okresie przełomu kwietnia i maja na łąkach rośnie wiele mleczy, więc wybieram sobie żółty kolor i robię na całej trawie takie żółte kropki, które będą wyglądać jak kwiat mlecza. A teraz będę robiła drzewo wiosenne. Wybieram brązowy kolor, robię pień. Spróbuję narysować taką wierzbę płaczącą. To jest pień wierzby. Wybieram sobie cieńszy rozmiar pędzla. I będę robić gałęzie. A teraz zielonym kolorem. Klikam na zielony kolor. Edytuję kolory i troszeczkę przyciemniam sobie tę moją zieleń, żeby się różniła od trawy. I teraz dorysowuję, domalowuję liście na mojej wierzbie. Wybieram tutaj narzędzie spray, wybieram najgrubszy rozmiar sprayu. I już moja wierzba ma listki. Kolejny etap, narysuję bociana na łące. Jest to taki ptak, który na wiosnę przylatuje z ciepłych krajów. Remontuje swoje gniazda. I tutaj rysuję sobie kształt bociana. Szyję, mogę wypełnieniem zrobić tutaj środek, a mogę też zamalować pędzlem, no ja akurat sobie tu wypełnię. Teraz kolorem czarnym domaluję skrzydła. Powiększę sobie troszeczkę, żeby było wygodniej malować. Już ma bocian skrzydło. Ogon. A teraz dorobię mu głowę i czerwonym kolorem zrobię dziób i nogi i oko czarną kropkę i nogi czerwone. Klikam na widok, daję minus i wracam do narzędzi głównych. Teraz znowu widzę cały obrazek. Jeszcze mogę narysować sobie motyla, ale też muszę powiększyć obrazek, ponieważ motyl jest malutki, więc żeby było go dobrze rysować, powiększam go sobie lupką. I znów klikam na pędzel, mogę zmienić rozmiar pędzla. Mogę zmienić rozmiar pędzla, jeżeli jest za szeroki. Motyl jest akurat malutką tutaj taką postacią na obrazku. Jak coś się nie uda, zawsze mogę cofnąć i poprawić. I wypełniam skrzydełka na żółto. Daję znów na widok, daję minus i mam cały obrazek.
Na koniec zapisuję obrazek na pulpicie. Wybieram, daję sobie ikonkę zapisz, wybieram pulpit. Nazwę daję wiosna i obrazek gotowy. Możecie sobie zrobić podobne. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.